Dzień dobry wieczór, witam Was wszystkich serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Audycja dzisiejszego wieczoru czwartkowego jest audycją na dobranoc, będzie bardziej słuchowiskiem niż standardową audycją. Będzie ona obejmować trzy nasze cykle. Pierwszym z nich będą ikony i symbole w współczesnej mitologii, czy też mitologia współczesna. Z drugiej strony będzie to geografia hermetyka, a ostatnim zagadnieniem będzie w tym tutaj wątku oczywiście nasz klasyczny cykl czwartkowy, czyli legendy internetu. I w tym zagadnieniu spotkamy się dzisiaj z nietypowym tematem, który prawdopodobnie jest Wam już w jakimś stopniu znany, o którym na pewno przynajmniej ostatnio musieliście się zetknąć albo z nazwą, albo z jednym z rozlicznych filmów, które się pojawiają w internecie zatytułowanych podobnie, czyli będziemy się dzisiaj mierzyć w pewnym stopniu z hipotezą ciemnego lasu, a w związku z tym musiałem przywołać tutaj postać, która tak naprawdę jest przyczyną zaistnienia tejże hipotezy. Niemniej, w przeciwieństwie do innych kanałów, ja postanowiłem skupić się i przedstawić Wam troszeczkę inną perspektywę, to znaczy nie kwestię naukowego badania i rozważania kosmosu i życia w kosmosie, a pokazać Wam korzenie samej hipotezy, która tak naprawdę wywodzi się, no uwaga, uwaga, z magii i z teorii magicznych oraz geografii hermetyki, czyli geografii planarnej, światów i rzeczywistości alternatywnych, dostępnych dla nas w ramach procesu rozwoju duchowego. Jest dzisiejsza audycja, będzie dość mocno dotykać z jednej strony zagadnień wywodzących się no delikatnie z fizyki i fizyki teoretycznej. Tutaj nie spędzimy zbyt dużo czasu, chcę Wam tylko przedstawić podstawy, czym jest hipoteza ciemnego lasu, ale w dużo większym stopniu będziemy się ocierać i poruszać chociażby zagadnienie takie jak kwestie egzorcyzmów i ogólnie wiedzy wywodzącej się m.in. z klasycznego chrześcijaństwa. Co więcej, wydaje mi się, że po dzisiejszej audycji, jeśli dosłuchacie do końca, będziecie wiedzieć, dlaczego mam dość pozytywny stosunek do chrześcijaństwa ogółem i pomimo jego nawet obecnej formy oraz rozlicznych opostrzeń i wątpliwości czy bezsprzecznych problemów, z jakimi napotyka się, czy z jakimi boryka się współczesna organizacja Kościoła, w szczególności rzymskokatolickiego, ale generalnie rzecz biorąc organizacja religii, jaką jest chrześcijaństwo, to nawet mimo tego pokażę Wam, dlaczego ich metody nie są do końca złe. To znaczy, że są w pewnym stopniu uzasadnione niektóre tezy. Jestem ciekaw tak naprawdę, w jakim stopniu rzeczy, o których będę mówić, są jeszcze poruszane w seminariach. Niemniej wiem, że kiedyś stanowiły pewnego rodzaju korzeń przekazywany w większości księży, zwłaszcza starszych księży, ażeby mieli podstawę i wyjaśnienie, dlaczego odradzają pewnych działań. Dlatego, że dziś będziemy rozmawiać o hipotezie ciemnego lasu w kontekście religii ezoteryki. Mianowicie, przede wszystkim zetknięć i spotkań o charakterze duchowym, także będzie to poszukiwanie alternatywnego życia czy innych form życia niż nasza cielesna człowieka, ale w przestrzeni innej niż jest ona rozpatrywana w kwestii fizyki teoretycznej czy generalnie rzecz biorąc rozważań naukowych o podwoju kosmosu, czyli będziemy szukać nie w kosmosie, ale w najbliższym nam świecie tego życia i wytłumaczę Wam, dlaczego teoria czy w ogóle hipoteza związana z ciemnym lasem żywcem jest przepisana i przeniesiona jeden do jeden z kręgu religijnego, kolejny raz dowodząc, jak w wielkim stopniu nauka poszukuje i wręcz wykorzystuje rozwiązania odkryte i zaproponowane już setki lat temu przez religię, jako odpowiedzi na pytania i kłopoty, które sama sobie postawiła i z którymi się zmierzyła. Tutaj szczególnym przypadkiem będzie oczywiście zagadnienie właśnie tego ciemnego lasu, jako takiej
klasyczny przykład przeszczepienia motywu i wiedzy wywodzącej się z religii, a konkretnie z kultów łowieckich, do życia codziennego. Jak widzicie, jak słyszycie, już się z wami dzisiaj serdecznie przywitał demon. Tak, witamy demonku. Natomiast próby wymuszenia dzisiaj nic nie będą dawać. Jesteś świeżo po wcinaniu. Weź troszkę odpocznij. Także dzisiaj się nastawcie na to, że demon chyba chce być aktywny w audycji, więc będzie wam rozweselał las. Jak to w słuchowisku, tak? Dobra. Niemniej, zacznijmy zatem sam temat i wątek, z którym się tutaj mierzymy, czyli kwestię tego, co to jest w ogóle hipoteza ciemnego lasu i skąd ona się wzięła. Postać, którą tutaj macie na ekranie, to Enrico Fermi. Jest to włoski, pochodzenia włoskiego, teoretyczny fizyk, zwłaszcza teoretyczny, natomiast również doświadczalny. I Enrico Fermi w pierwszej kolejności kojarzony jest przede wszystkim z tak zwanym paradoksem Fermiego, czyli pytaniem, które postawił w trakcie rozmów prywatnych razem ze swoimi przyjaciółmi z uczelni, innymi wykładowcami, i utożsamia się go przynajmniej w takiej popkulturowej tożsamości w pierwszej kolejności właśnie z paradoksem i z tematami związanymi z cywilizacjami mającymi zamieszkiwać kosmos i faktem, że się z nami nie komunikują. Dopiero w drugiej kolejności utożsamia się go w popkulturze z jego prawdziwym dorobkiem zawodowym, którym były prace związane z przede wszystkim pierwiastkami promieniotwórczymi, z oddziaływaniami, których celem był rozpad tychże pierwiastków. No i największym jego osiągnięciem, którym było przeprowadzenie pierwszej, zbudowanie i uruchomienie pierwszego reaktora atomowego w roku 1942 przy wsparciu Uniwersytetu Chicago, gdzie udało mu się przeprowadzić pierwszą trwającą 28 minut w historii reakcję łańcuchową, która samodzielnie się podtrzymywała. W efekcie jest on autorem pierwszego de facto reaktora atomowego i to jest jego ten główny element, który warty jest podkreślenia w jego życiorysie. Natomiast aspekt faktu, że zwłaszcza w latach 50. interesował się on, czyli niedługo przed śmiercią, interesował się on cywilizacjami pozaziemskimi, no to było oczywiście związane z ogłoszeniem różnych to przypadków, między innymi Roswell, i obserwacji obiektów rzekomo pozaziemskich, które wzbudziły dyskusje pomiędzy naukowcami, również w kontekście prywatnym, jak to jest z tym życiem pozaziemskim. Który to paradoks ma polegać na tym, że jest niezwykle zastanawiające, iż zakładając standardową matematyczną metodę obliczenia, jakim jest zasada prawdopodobieństwa, no po prostu niemożliwym jest, ażeby nie istniały inne, inne rozwinięte cywilizacje. W związku z tym paradoks, który Fermi rozważał, to fakt, że wedle jego obliczeń i wedle jego sugestii, no zasadniczo nasz wszechświat powinien być powszechnie zasiedlony cywilizacji biologicznych o różnym stopniu zaawansowania powinno być wystarczająco, znaczy powinno być tak dużo, jak gwiazd na niebie. Oczywiście nie każda jest gwiazda oznaczałaby rozwiniętą cywilizację, niemniej na pewno nie jesteśmy odizolowani i samotni. No i ten legendarny paradoks Fermiego kojarzy się i jest związany stricte z tym, że no generalnie nie znaleźliśmy dotąd żadnych dowodów, a także nie zarejestrowaliśmy żadnych prób kontaktu ze strony innych cywilizacji. No i oczywiście poszukiwane są na to odpowiedzi. I teraz ważne było przede wszystkim zrozumieć dwie rzeczy. Pierwsza z tych rzeczy to to, że Fermi przyjął pewne konkretne założenie. Opierając się o eksperymenty teoretyczne i o obliczenia matematyczne w oparciu o wiedzę
dotyczącą ilości gwiazd szacowaną we wszechświecie, ocenił, że życie biologiczne, czy generalnie życie jako takie i warunki zaistnienia życia nie mogą być jakąś nowaliką, czymś, co zdarza się aż tak rzadko. Wręcz przeciwnie, w jego przekonaniu życie było raczej czymś, co zdarza się we wszechświecie dość regularnie. A przynajmniej powinno się zdarzać, zakładając zwykły rachunek prawdopodobieństwa. No i z tego właśnie względu możemy powiedzieć, że Fermi miał kłopot, czy też przedstawił bardzo wyraźnie, nazwał zagadnienie problemu, którym jest, skoro tyle cywilizacji zamieszkuje przestrzeń, to dlaczego się z nami nie kontaktują? I tutaj oczywiście wskazał on konkretne wytyczne odnoszące się do tego rozwoju, tego rozwijania tego paradoksu. Mianowicie paradoks Fermiego zaczął być ponownie i poważnie podnoszony, w szczególności w latach 70., czyli od momentu, kiedy ludzkość wyruszyła w kosmos. No, od umownego lądowania na Księżycu. Mianowicie zaczęto zastanawiać się, że skoro już my jesteśmy cywilizacją, która opuściła swój glob, to inne cywilizacje zgodnie z tym szacunkami Fermiego też powinny istnieć. A jeżeli tak, no to powinniśmy móc odnaleźć jakieś ich ślady. I ślady te miałyby być albo formami pozostałości jakichś przestrzeni, które powinny być obserwowalne, działalności tych cywilizacji, albo w szczególności chociażby sondy. Sondy i narzędzi eksploracji kosmosu. No bo zakładamy z dość sensownym, na dość sensownej podstawie, że dana cywilizacja, ta cywilizacja, z którą się zetkniemy, prawdopodobnie będzie bardziej zaawansowana od nas. I zasadniczo z takiego wychodzimy z założenia. Stąd też ten paradoks Fermiego, z którym się stykamy, to problem polegający na tym, że chociaż już coraz aktywniej mamy badać przestrzeń kosmiczną, to nie doświadczamy żadnych pozostałości w naszym rozumieniu po tejże kosmicznej eksploracji konkurencyjnych cywilizacji. Oczywiście są rozliczne odpowiedzi na tenże paradoks, na tą teorię, które zresztą są przedstawiane w przeróżnych formach, w przeróżnych metodach, po to, ażeby odpowiedzieć na to, jak to się złożyło, że no okej, są te inne cywilizacje, ale nie chcą z nami gadać. Nie będę was zanudzał, dzisiaj przynajmniej, odpowiedziami na to, ile jest wyjaśnień paradoksu Fermiego. Dlatego, że skupimy się na tym jednym, które wydaje się być najbardziej kuszące. Obecnie jest najbardziej popularnym ze względu na popkulturowe rozpropagowanie jej przez ostatnio spopularyzowaną książkę. Tutaj musiałem sięgnąć specjalnie na półeczkę, żeby nie przekręcić nazwiska. Sitchin Liu, która to książka, oczywiście Problem Trzech Ciał i cykl związany z inwazją trisolariańską, czy też Problemem Trzech Ciał. Mamy do czynienia z bardzo dużym rozpowszechnieniem się znajomości zagadnienia kontaktu z kosmitami. Ponownie, bo to odbywa się cyklicznie, średnio co 10-15 lat mamy taki boom, w którym ponownie ludzie patrzą w niebo i zastanawiają się, czy są tutaj jedyni. Zwłaszcza, że nauka robi kolejne postępy, posunięcia i dalej zauważa pewne zagadnienia i kłopoty, którymi sobie nie poradziło. Niemniej książki nie są wcale nowe, natomiast serial rzeczywiście spowodował wrażenie, zwłaszcza w Europie i w świecie zachodnim, że mamy wielkie nowe odkrycie, a tak naprawdę książki powstały w 2016 roku. I druga z książek w cyklu trisolariańskim to właśnie Ciemny Las. Teoria Ciemnego Lasu jest założeniem, jest hipotezą, która ma w skuteczny sposób odpowiadać na paradoks Fermiego. Mianowicie, jest to założenie, zgodnie z którym rzeczywiście Fermi miał rację, że w przestrzeni kosmicznej mamy nieskończenie wiele istniejących cywilizacji raz, natomiast jest konkretny powód, dla którego one się z nami nie kontaktują i dlaczego nie ma chętnych do tego, ażeby podjąć z nami dialog.
No i tutaj sprawa robi się bardzo prosta. Mianowicie trzeba założyć negatywną naturę istoty. Do tej pory zazwyczaj wielu tezom naukowców zakładała dość optymistyczne założenie o pozytywnej naturze człowieka oraz innych gatunków. Tutaj teoria ciemnego lasu zakłada alternatywny punkt widzenia, czyli negatywny charakter istot, z którymi się można zetknąć. I jest to oczywiście drugi punkt widzenia filozofii. Jak odniesiemy się do filozofii chińskiej, to mieliśmy taki wielki spór, w którym część filozofów była zdania, że człowiek z natury jest dobry, a część, że z natury jest zły i dopiero ku dobremu może zmierzać. Klasyczny dualizm. Natomiast no, to są przykłady takiego rozważania filozoficznego, które toczy się już od ponad 2500 lat zgodnie z oficjalną chronologią. No, zaś w przypadku teorii ciemnego lasu mamy wyobrażenie, w którym zgodnie z opisem przestrzeń kosmiczna miałaby przypominać wielką, niesamowitą, mroczną puszczę nocą, w której co prawda jest życie, niemniej ciężko je zaobserwować. Dlaczego? Dlatego, że każdy znajdujący się za każdym poszczególnym drzewem, w każdym gąszczu przedstawiciel tego życia jest drapieżnikiem, który ma ograniczoną przestrzeń z ograniczonymi zasobami, o które trzeba walczyć. W związku z tym mamy do czynienia z klasyczną teorią łowów, gdzie każdy drapieżnik, każdy uczestniczący w łowach stara się zachować ciszę, stara się jak najbardziej zakamuflować swoją obecność po to, ażeby zyskać przewagę i zapewnić sobie bezpieczeństwo, ażeby nie stać się z łowcy ofiarą. No i w tym względzie, w tym przekonaniu, oczywiście mamy do czynienia z sugestią, ażeby to inne cywilizacje na pewnym etapie rozwoju i inteligencji dochodziły do wniosku, iż wiedząc, że w przestrzeni kosmicznej jest ograniczona ilość zasobów, w szczególności planet, na których mogą się rozwijać spokojnie cywilizacje, nie podejmuje się, nie komunikuje się swojej pozycji po to, ażeby być po pierwsze bezpiecznym przed ewentualnie niebezpieczniejszymi przedstawicielami obcych gatunków, a po drugie, ażeby no generalnie móc w razie czego interweniować pierwsi, czyli po prostu zaatakować potencjalnego tego, kto się zdemaskuje. I teraz przedstawiłem wam to w ogólnym założeniu naukowym. Niemniej, jak widzicie, jest to pewna adaptacja już wcześniej ułożonej historii o łowcy wchodzącym do lasu, która pochodzi w 100% 1:1 z klasycznych praktyk rytualnych łowieckich. Znana jest cywilizacji ludzkiej tak długo, jak cywilizację ludzką nazywamy cywilizacją łowiecko-zbieracką, przynajmniej. Tutaj nie chcę dawać żadnych liczb, dlatego że ciężko współcześnie mówić o wiarygodną chronologię dotyczącą chociażby osadnictwa miast i tym podobnych rzeczy, biorąc pod uwagę ilość odkrywanych przez nas monolitów i monumentów wskazujących na to, że dość błędnie datowaliśmy chociażby osiedla ziemskie i tym podobne zagadnienia. I z tego właśnie powodu należy wiedzieć, że już u zarania dziejów, kiedy uczono pierwszych łowców, kiedy mały chłopiec, który zdawał się być zręczny i być zainteresowany lasem, był wyselekcjonowywany spośród innych członków społeczności, tych społecznościach, które mogły sobie pozwolić na luksus ograniczenia liczby łowców, albo gdzie wszyscy chłopcy, którzy stawali się, przechodzili rytuał przejścia i zmiany w mężczyznę, postrzyżynę i stawali się już pełnoprawnymi, dorosłymi przedstawicielami swojej społeczności, a zatem też łowcami, czyli tymi, którzy wychodzą z wewnątrz, do zewnątrz, do świata niebezpiecznego, zewnętrznego. Wtedy też doświadczeni łowcy uczyli tych młodzików o podstawowej zasadzie. Kiedy wchodzisz do puszczy, włączasz się do kręgu życia, kręgu polowa. Naturalnie stajesz się nie tylko łowcą, ale również zwierzyną. I jest to podstawowe prawo rytualne obecne w kręgu łowieckim. W momencie, kiedy przyjmujesz i bierzesz na siebie
odpowiedzialność stania się łowcą i zarazem podejmujesz się wyzwania odebrania życia jakiejś innej istocie, sam bierzesz na siebie odpowiedzialność i konieczność potencjalnego stania się ofiarą. Czyli musisz liczyć się z tym, że to nie jest sytuacja jak w supermarkecie, że produkty stoją na półce, bierzesz co chcesz, jesteś bezpieczny, najgorsze co ci grozi to, że w kasie zapłacisz za dużo albo braknie ci środków pieniężnych. Tu mieliśmy sytuację, w której każda osoba, każdy łowca, czy też raczej każda osoba wcielająca się w rolę łowcy, przyjmowała na siebie podwójne znaczenie. Ten, który poluje i ten, który może zostać upolowany. I w tym aspekcie, jakże oczywistym, zupełnie inna jest pozycja potencjalnej ofiary, jako daru, jako pewnego wzajemnego, równoważnego przekazu życia, podtrzymywania życia obu gatunków, dlatego że łowca, ludzki łowca, mógł być tak samo upolowany przez zwierzęta drapieżników w lesie i mógł stać się pokarmem dla ich młodych, pozwalając im przeżyć. I w tym oczywiście kontekście został opracowany rytuał, określany rytuałem ciemnego lasu, czy cudzysłowiowo nauka ciemnego lasu, czyli podstawowe szkolenie każdego łowcy, zgodnie z którym uczy się łowców, jak się poruszać w lesie, w jaki sposób zmienić się w bezpiecznego i zarazem maksymalnie niebezpiecznego drapieżnika, który nie naraża siebie, nie naraża społeczności, którą opuścił, czyli wioski, z której pochodzi, a także który jest w stanie skutecznie zmierzyć się z potężniejszymi od siebie przeciwnikami. Musicie zdawać sobie sprawę, że z perspektywy większości łowców, oni nigdy nie są najwyżej w hierarchii istot obecnych w lesie. I to jest dość ciekawe, dlatego że dokładnie ten mechanizm został przeszczepiony do teorii naukowej. Mianowicie, każdy łowca zdaje sobie sprawę, że będzie musiał się zmierzyć z drapieżnikami, którzy są silniejsi, mają większe możliwości i większą znajomość oraz dominację w terenie, w szczególności przykłady chociażby niedźwiedzie, mogą stanowić niesamowite zagrożenie dla człowieka. Człowiek zyskuje narzędzia pośrednie, którymi są jego bronie łowieckie, ale w przeciwieństwie do pozostałych istot w tym lesie jest dość kiepski w maskowaniu się, unikaniu kontaktu i tym podobnie. I właśnie w ramach edukacji podstawowej, szkoleniowej na polowania w lesie, zasadniczo opracowano i przygotowano tezę, zgodnie z którą musisz poruszać się po cichu i musisz ukrywać swoją obecność. Tak długo jak przeciwnik w rozumieniu zwierzyna łowna nie wie o twojej obecności, to nie tylko masz możliwość ją upolować, ale również masz szansę przeżyć i nie sprowadzić zagłady na społeczność, z której się wywodzisz. No bo tak najprościej mówiąc, chodziło o to, ażeby przypadkiem zwierzyna po śladach łowcy, którego już wcześniej pokona, dosłownie upoluje i orze, nie mogła wrócić do wioski, która mogła być bezbronna. Zakładając zwłaszcza, jeżeli mamy do czynienia ze społecznością, w której większość mężczyzn jako łowcy wychodzi na polowanie, a wioska zostaje zamieszkana głównie przez kobiety i dzieci. Może z jakimiś starcami i pojedynczymi mężczyznami wyznaczonymi do obrony, ale niektóre społeczności nie mogły sobie na to pozwolić. I paradoks polega na tym, że to jest klasyczna teoria ciemnego lasu z czasu stricte przed ubieraniem jej w naukowe, fizyczne fatałaszki. Oczywiście ta wiedza, ten naturalny mechanizm, z którym mamy do czynienia od pradawnych dziejów, jest jak najbardziej aplikowalny i może uświadamiać nas, w jaki sposób funkcjonuje niejako komunikacja, czy rozwija się i niezależnie funkcjonuje życie w galaktyce, we wszechświecie. I nie dziwnym jest, że ta konkretna odpowiedź zdaje się być jedną z najbardziej kuszących i jedną z najlepszych odpowiedzi na paradoks Fermiego, oczywiście pod warunkiem, że odrzucimy drugą konkurencyjną tezę, a która jest wybitnie popularna i która zasadniczo obala paradoks Fermiego, czyli tak zwaną tezę rzadkiej Ziemi, zgodnie z którą Ziemia i okoliczności na Ziemi są tak uniwersalne, tak unikatowe i tak nietypowe, tak bardzo
wywołane przypadkiem i zbiegiem okoliczności i kombinacji czynników, że zasadniczo takie wydarzenia jak Ziemia raczej nie zdarzają się zbyt często i w galaktyce może jest jedno, może mniej, może ujmując cały wszechświat znajdziemy takie 2-3 przypadki, a to i tak nie gwarantuje, że zaistniało życie. No, teoria rzadkiej Ziemi jest jedną z takich, według niektórych naukowców, smutniejszych wersji, dlatego że zakłada, że no niestety, ale jest wysokie prawdopodobieństwo na to, że my jesteśmy w tym kosmosie sami. I to miałoby być bardzo smutne, bo bylibyśmy tacy samotni w tej pustce, wielkiej pustce oceanu kosmicznego. Natomiast przechodzimy teraz już do części właściwej, czyli drugiej naszego spotkania, w której opowiem Wam i przedstawię, w jaki sposób teoria mrocznego lasu czy ciemnego lasu funkcjonowała i jest obecna w religijności i w duchowości praktycznie większości religii, natomiast w najbardziej charakterystyczny i w najbardziej jasny, klarowny sposób obecna jest w religii chrześcijańskiej, gdzie w tradycjach kapłańskich wręcz jesteśmy od samego początku uczeni, ażeby nie wywoływać wilka z lasu. Czyli krótko mówiąc, uczy się nas, ażeby unikać drapieżników i zagrożeń, które mogą być od nas silniejsze i potężniejsze. Od razu Was uprzedzę, bo wiem, że jesteście dzisiaj wyjątkowo aktywni na czacie. Niestety nie mam możliwości dzisiaj włączać komentarzy. Coś mnie zaskoczyło w skrypcie i w związku z tym nie będę w stanie podświetlić Waszej wypowiedzi w ramach audycji. No chyba, że za chwilę uda mi się to jeszcze raz naprawić. Spróbujemy. Niemniej, to co chcę Wam teraz przedstawić, to wątek związany z zagadnieniem dość dobrze już przez Was w przeszłości zasłyszanym, czyli kwestia tego, że wszystko na Was poluje. Czyli jedna z najpopularniejszych teorii dotyczących szeroko pojętego biednego człowieka, którego każdy chce okraść i każdy chce mu odebrać wszystko to, co ma. Mianowicie, zgodnie z teorią ciemnego lasu, wywodzącą się z magii, a która jest dużo wcześniejsza od tej naukowej, dlatego że magią ludzkość para się od zarania dziejów, można założyć, że później teoretycznie niż czasy zbieracko-łowieckie. Niemniej ja się tu nie zgodzę, dlatego że szamanizm towarzyszy nam od początku powstania cywilizacji, manaizm i generalnie kult obiektów. Z tego też, nie mówiąc o tym, że sam kult łowiecki jest już zaawansowaną formą religijną, dlatego że ukształtował pewne systemy wierzeń i zachowań. Więc, mówiąc szczerze, jeżeli mówimy już o łowcach zbieraczach, to już mamy do czynienia z zaawansowanym, rozwiniętym w jakimś stopniu kultem łowieckim, czytaj ergo już religią i pewnymi elementami duchowymi, a także najprawdopodobniej wariantem animizmu lub szamanizmu. Co ważne, jedno może występować i nie musi występować drugie, nie jest to jednoznaczne. Natomiast zazwyczaj są one dość mocno przeplatające się, czyli tak zwane elementy z szamanizmu, elementu totemizmu i elementy animizmu. O tym, jak one się ze sobą w stosunku do siebie różnią, opowiadałem Wam na innej audycji. Odsyłam Was na playliście, na pewno znajdziecie audycję, czym się różnią szamanizm, totemizm i animizm. Jest taka audycja z pojęć ogólnych, z pojęć podstawowych. Natomiast dlaczego ta grafika? Ta grafika ma reprezentować, to jest grafika, która najbardziej kojarzyła mi się z właśnie teorią i tezą o ciemnym lesie, dlatego że postać, którą tu widzicie, ja ją zbliżę, natomiast ona ma reprezentować straszną, potworną istotę, którą możecie spotkać w ciemnym lesie. Także mój zamiar był tutaj stricte przedstawić i odnieść porównanie do postaci lasu i takiego mrocznej osobowości, czy mrocznego bytu, który można tam spotkać. I teraz, wedle teorii magicznych, czy wedle teorii duchowych, teoria łowcy, czy z kultu łowieckiego, ma zaadoptowanie 1:1 na gruncie społecznym i na gruncie duchowym
zasadniczo na podstawie klasycznego kultu łowieckiego. Czyli duchowość bardzo wcześnie zaczęła przyjmować, że mamy potencjalne źródła zagrożenia nie tylko ciała materialnego, ale i ciała duchowego. W związku z tym należy przyjmować, że możemy być ofiarą ataku, czytaj, że są drapieżniki, potencjalni łowcy w naszym otoczeniu. I z tego właśnie względu właśnie wyciągamy przykład, czy też model, zgodnie z którym buduje się rytualne przekonanie o niebezpieczeństwie wystawiania się na kontakt z bytami. I to powinno wam natychmiastowo od razu skojarzyć się ze wszystkimi tematami egzorcyzmów, tematami przywołań, wzywań, inwokacji, rozmów z bytami, wszelkiego rodzaju akty, które zostały objęte szczególnym typem negatywnego tabu. I teraz przypominam, co już wam parę razy wspominałem, że tabu nie jest pojęciem zgoła negatywnym, bo ono samo w sobie jako czyste oznacza szczególny zestaw zachowań oraz praktyk, reguł ustalonych w przypadku do konkretnych sytuacji lub konkretnych obiektów. Czyli tabu to jest po prostu zestaw reguł zazwyczaj o charakterze okołorytualnym, które praktykuje się w odniesieniu do zaistniałego i zaobserwowanego fenomenu. Fenomenem jest zjawisko interakcji pomiędzy jednostką a obiektem, bytem lub inną sytuacją. Czyli krótko mówiąc, fenomen to jest moment kontaktu, recepcji, wchodzenia w interakcję pomiędzy osobą, czyli kimś, kto potencjalnie może być wiernym, a jakimś elementem otoczenia. No i właśnie na tej podstawie tabu może być neutralne, może być pozytywne, ale może być negatywne. No i w wypadku negatywnego tabu mamy do czynienia z opracowaniem koncepcji, zgodnie z którą dotykanie czy wchodzenie w interakcje, w szczególne typy interakcji z podmiotami tabu mogą sprowadzić na nas nieszczęścia, dramaty. I w konsekwencji tego zaleca się, wręcz wskazuje się, że większość wiernych, którzy nie posiadają umiejętności samoobrony, nie znają metod walki i nie potrafią przyjąć roli obronnej czy wręcz łowieckiej w stosunku do istot, które mogą być dla nich niebezpiecznymi drapieżnikami, w tym wypadku najlepiej zabezpieczyć taką społeczność, pozbawiając ją roli łowcy, czyli krótko mówiąc, wykluczając kontakt, wystawienia się i włączenie w cykl łowiecki. Czyli przekładając ogólnego na nasze. Teoria ciemnego lasu w ezoteryce, w szeroko pojętej religijności i duchowości, odnosi się do tego, że większość kapłanów ma pełnić rolę muru, który ma chronić wewnętrze swojej społeczności, którą oni bronią jako ci, którzy stają się odpowiednikiem łowcy, opiekuna, strażnika, patrona, na granicy między nimi a niebezpieczeństwami świata duchowego, który jest równie rozległy, co niebezpieczny świat za granicami wioski i w którym może nam się wydarzyć o wiele więcej niebezpiecznych rzeczy, które mogą spowodować postradanie życia. I z tego powodu część religii opracowała metody ograniczania zainteresowania czy wykluczania, obkładania negatywnym tabu obiektów i sytuacji, które mogłyby narazić nieświadomych uczestników danych konkretnych religii na zagrożenie pochodzące od istot czy zjawisk, które mają charakter quasi-materialny, czy inaczej niematerialny. I tu dochodzimy do bardzo jasnej i klarownej sprawy. Czyli wiele zakazów, obostrzeń, praktyk typowych, w szczególności chociażby dla dość mocno rygorystycznego systemu chrześcijaństwa, wynika stricte z przekonania i jest przekazywane, wyuczane dla kapłanów, że oni, jako osoby powołane do tego, nawet jeżeli nie mają bezpośrednich darów i umiejętności oddziaływania na świat niematerialny,
to mają obowiązek jako kapłani stanowić mur przed pole i chronić cudzysłowowych uczestników swojego kultu przed zagrożeniami z zewnątrz. I te zagrożenia z zewnątrz oczywiście na przestrzeni wieków zmieniły się i zorganizowały chociażby w zagrożenia ze strony innych religii. Ale w swojej najbardziej oczywistej formie miały przede wszystkim ograniczać zagrożenia duchowe związane z pochodzeniem, no po prostu wchodzeniem nieświadomie przez wiernego w czarny las. W najprostszym ujęciu, kiedy podejmujecie działalności rytualne, dokonujecie pewnych aktów, czy otwieracie się na wpływy niektórych sytuacji, a w szczególności bytów, narażacie się na niebezpieczeństwo. I jako, że nie każdy posiada, czy nie każdy miał posiadać czysto takiego codziennego życia, czyli rolnikowi niekoniecznie potrzebna jest wiedza, jak odpędzać demony, czy jak poradzić sobie z nieumarłym. Tego typu elementy wiedzy były przekazywane osobom, które miały poświęcić swoje życie pracy z tymi zagadnieniami. No i z tego właśnie rolnik miał zadbać o to, żeby te obie osoby miały co zjeść. Natomiast tutaj stricte mamy do czynienia z sytuacją, w której założono, że poziom zagrożeń i niebezpieczeństw jest większy niż potencjalne korzyści, które można uzyskać w wyniku interakcji z potencjalnym bytem. Czyli podsumowując, mamy do czynienia z takim wyobrażeniem ciemnego lasu, w którym nieświadomie praktykująca osoba, podejmując się działań duchowych, czy takich, które oddziałują na świat quasi-materialny, jest w stanie zainwokować, czy też niestety w sposób dla siebie potencjalnie niebezpieczny, otworzyć się na działanie niechcianych sił oraz bytów. I to jest proste do zrozumienia. Ja wiem, że powtórzyłem na 3 czy 4 sposoby to samo sformułowanie przez ostatnie 3 minuty kilka razy. Natomiast chciałem ubrać w różnych wyrazach, bo wiem, że do różnych osób docierają inne zagadnienia. I dlatego właśnie staram się być może robić pewnego rodzaju powtórzenia, ale wiem, że dla niektórych niektóre wyrazy muszą zostać użyte, ażeby klocki wskoczyły na swoje miejsce. Także wybaczcie mi może te powtórzenia. Niemniej wiecie już, że założeniem i koncepcją ciemnego lasu w ezoteryce jest przekonanie o tym, że świat duchowy jest gigantyczny, jest wypełniony przeróżnymi formami życia, z których sporo z nich może być dla nas niebezpiecznych i traktować nas jako swoją zwierzynę lub potencjalną ofiarę. I z tego względu kapłani poszczególnych religii, cofając się do wcześniejszego miejsca, niejako wcześniejszych tradycji szamani, mieli za zadanie chronić społeczność przed oddziaływaniem negatywnym tego typu istot. W tym przekonaniu i w tym założeniu zasadniczo możemy przyjąć, że to nie jest tak, że konkretni kapłani czy konkretne instytucje chciały ograniczać naszą wiedzę dla naszej krzywdy czy szkody, a zasadniczo robili to w swoim założeniu po to, aby nas chronić, bo takiego obowiązku ich nauczono. I teraz ja wiem. Oczywiście większość osób, które odczuwa teraz dużą konsternację, czy miała różne ciężkie, lepsze i gorsze przeżycia z organizacjami religijnymi, różnymi, nie mówimy tylko o chrześcijaństwie, może protestować. I pamiętajcie, dlatego ja zawsze wyraźnie podkreślam, że religia to nie jest organizacja. Organizacja jest jedną ze składowych tego, co nazywamy kultem, konstrukcją religijną, czy definicją religii. Konkretne religie mają różne formy organizacji i im bardziej zhierarchizowana organizacja, a Kościół rzymskokatolicki jest bardzo zhierarchizowany, tym bardziej mamy do czynienia i im dłuższa historia tej hierarchicznej organizacji, tym większa szansa i predyspozycja do tego, że wysoko w tej hierarchii były osoby, które wykorzystywały zasadniczo daną organizację do poszerzania swoich wpływów lub ograniczania i wywierania władzy na inne osoby. I dotyczy to, uwaga, wszystkich, większości istniejących metod oddziaływania na inne osoby. I tutaj pewnie spodziewaliście się, że powiem wszystkich religii. Ale otóż nie.
wszelkie formy oddziaływania między dwoma osobami mają przygotowywane i opracowywane metody oddziaływania skutecznego, które zresztą teraz robiły się strasznie mocne, bo wszyscy chcą być super sprzedawcami, zwiększać super obroty i uczyć się metod manipulacji i oddziaływania skutecznego na drugą osobę. Tak, mówimy o tym samym. Czyli metoda skutecznego sprzedawania, domykania leadów i tym podobnych kwestii to jest dokładnie to samo, ta sama metoda manipulacyjna, którą przypisuje się religią. Ale wiecie, w tym kontekście to na już jest okej. Oczywiście tu ironizuję, wskazuję tylko, że każdą interakcję między ludźmi można zdemonizować, czy w każdej interakcji można dostrzec złą wolę, tak? Na przykład w tym, że ktoś może nie chcieć czegoś kupić, ale zmanipulowany to zrobi. Niemniej to, co chciałem wam przedstawić, to wyjaśnić wam, skąd się wzięła koncepcja odcinania osób, czy wiernych, od konkretnych zachowań, które mogą narazić ich na niebezpieczeństwo duchowe. W chrześcijaństwie jest tego bardzo duża linia i bardzo duży zasób. Szczególnym wypadkiem, do którego ja się już wiele, wiele razy odnosiłem, a który znowu przywołuję i który jest chyba takim klasykiem naszego kanału, jest nieszczęsna tabliczka Ouija. To jest jedna z najgorszych rzeczy, często w chrześcijaństwie zresztą określana jako rzecz przeklęta, co do których nie powinniście tego posiadać w domu. Dlaczego? Dlatego, że z bliżej nieokreślonych względów, dlaczego bliżej nieokreślonych, bo zaginęły nam na ład historii, zakłada się, przyjmuje się, że większość tego typu odwzorowujących klasyczną, tą pierwszą, oryginalną, przeklętą tabliczkę przedmiotów, innych tabliczek, zaczyna zasadniczo na zasadzie łańcucha powiązań, łańcucha relacji, działać skutecznie i otwierać nas na świat duchowy. Niestety inny, niż byśmy tego chcieli. Dlatego, że wbrew powszechnie krążącej opinii, tabliczka Ouija nie została skonstruowana ani przygotowana jako tabliczka do komunikacji ze światem duchowym w rozumieniu z duchami, w szczególności duchami zmarłych. Nie jest ona również niewinną zabawą i grą dla dzieci, którą, jak widzicie, oferuje się i proponuje się dzieciom w wieku lat 8. Od 8 w górę. Jest to jakaś niesamowita patologia i to mówię z pełną odpowiedzialnością. Dlatego, że tabliczki Ouija w swojej oryginalnej formie oczywiście nie były pierwsze o charakterze, o takim jak tutaj widzicie, stricte satanistycznym, ale niemniej wszystkie one służyły do komunikacji z planami dolnymi, z istotami z planów dolnych, były narzędziem łatwego, pośredniego komunikowania się z istotami o charakterze generalnie energii negatywnych. Nie chcę używać wyrazu zły, bo on się troszeczkę przetarł, dlatego używam określenia negatywnych, dlatego że oddziaływanie energii negatywnej jest obecne w naturze, zbalansowanej naturze, zawsze. Natomiast niektóre istoty po prostu swoją osobowość, konstrukcję i całość istnienia skupiają przez wypełnienie się energią negatywną. I teraz tabliczka Ouija jest uznawana za chyba jeden z najbardziej klasycznych przedmiotów, który może doprowadzić do opętania wtórnego. A jeżeli nie opętania, to zamanifestowania się istot w naszym otoczeniu, czy w jakimś konkretnym obiekcie, na przykład w konkretnym domu, w konkretnej przestrzeni, istot, które będą następnie niebezpieczne, mordercze lub wręcz po prostu tak podstawowo szkodliwe i uciążliwe dla otoczenia. Oczywiście nie wszystko, co zostanie przywołane w wyniku komunikacji, jest od razu negatywne i destrukcyjnie zabójcze. Natomiast niestety jakoś tak się dziwnie magicznie złożyło, to celowo używam określenia magicznie, że akurat tabliczka Ouija, bez względu na to, z którego jest wykonania i pochodzenia, również takie badziewne, kupowane jako gry i zabawy, o tak jak tutaj wcześniej pokazany obrazek, nawet tego typu tabliczka Ouija jakimś niesamowitym, magicznym sposobem działa. I to powinno mocno nas zastanawiać, jakiego rodzaju kontrakt został zawarty, jakie działania zostały podjęte, że stworzono utensylium, bo tabliczka Ouija nie jest tylko zabawką, ona jest konkretnym utensylium, czyli narzędziem do komunikacji z istotami z światów
niematerialnych, quasi materialnych, natomiast jakoś tak się złożyło, że jej wektor kierunkowy i niejako predyspozycja w to, z jakimi przestrzeniami się komunikuje, zazwyczaj jest wykierunkowana strzałeczka w dół, czyli w plany dolne, w energię negatywną. Tak się niesamowicie składa, że większość istot, które odpowiadają na pytania tej tablicy, to istoty, które są od razu z samej swojej natury albo pod wpływem energii negatywnych, albo wręcz wypełnione energiami negatywnymi i są z natury często złe. Nie zawsze będzie to diabeł, nie zawsze będzie to istota tak wysokiego rzędu, natomiast bardzo wiele istot chętnie skorzysta z możliwości komunikacji z wami przez to narzędzie. Dlaczego? Dlatego, że to jest klasyczny przypadek wydania czy nadania komunikatu. I tu wracamy znowu do teorii ciemnego lasu. Teoria ciemnego lasu zakłada, że jeżeli zdemaskujesz swoją obecność, przedstawisz się i wskażesz, że jesteś w tej przestrzeni, czyli krótko mówiąc, ktoś się dowie o tym, że jesteś, ktoś się zorientuje o tym, że ktoś inny jest w pobliżu, w tym momencie może się do ciebie zbliżyć i niestety teoria mrocznego lasu zakłada, że przede wszystkim cię zaatakować, zmienić cię z nieświadomego w ofiarę. I w tym konkretnym kontekście ta teoria działa na każdym poziomie. Zarówno w kulcie łowieckim, jak i w ezoteryce, jak również w koncepcji naukowej. Czyli w koncepcji naukowej fizyki, w fizyce teoretycznej i generalnie w rozważaniach dotyczących astrofizyki, jest to teoria, zgodnie z którą inne cywilizacje są dla nas zagrożeniem, głównie dlatego, że same mogą przeraźliwie się bać kontaktu, mogą się bać zagrożenia ze strony innej inteligentnej rasy, a z drugiej strony mogą na przykład chcieć ograniczyć konkurentów do ograniczonej puli zasobów, która jest w przestrzeni. W koncepcji łowieckiej sprawę wam już wyjaśniłem, czyli mamy do czynienia z zamienną rolą ofiary i łowcy. No i w końcu dochodzimy do ostatniej kwestii, czyli ostatniego wariantu, czyli sytuacji, w której mamy do czynienia z metafizyką i z przekonaniem o tym, że w momencie, kiedy podejmuje się działania i otwiera się na działania duchowe, niejako nadaje się sygnał w przestrzeń, że chce się wchodzić w interakcję, naraża się, tak jak w ciemnym lesie, na drapieżniki, które mogą nas zaatakować. I w tym konkretnym kontekście mamy do czynienia ze wszystkimi wymienionymi przeze mnie w tytule sytuacjami, czyli potencjalnymi zagrożeniami opętaniem lub wręcz pozbawieniem życia. Dajcie mi teraz sekundkę i zaraz będziemy kontynuować. Witam po króciutkiej przerwie. Kontynuujemy. Zgodnie z założeniem teorii ciemnego lasu obecnej w szeroko pojętej magii, w momencie, kiedy podejmujecie inicjatywy w postaci komunikacji lub wręcz wzywania w swoje otoczenie istot o charakterze duchowym, jest niestety większe prawdopodobieństwo, że istoty, które się zjawią, będą miały do was negatywne intencje. I tutaj dochodzimy do podstawowego przekonania, że ta teoria ciemnego lasu jest generalnie dość mocno obecna w duchowości. W rozumieniu takim, że większość kapłanów, większość rytualistów wie o tym, że jest szerszy, wielowymiarowy świat, w którym istnieje dużo więcej bytów o innym charakterze niż ludzie.
I z tego właśnie zagadnienia te ci kapłani mają konkretne zadanie, którym jest oddzielanie swoich podopiecznych, czy też osób, które wzywają ich o pomoc, czy o opiekę, rozwiązanie jakiegoś kryzysu, to zadaniem takiego kapłana jest zadbanie o bezpieczeństwo tych swoich podopiecznych, czy też po prostu osób w potrzebie. No i w tym aspekcie większość religii stosowała tą teorię w sposób negatywny, czyli po prostu nakładając negatywne tabu i zabraniając komunikacji z poszczególnymi istotami. Dlaczego? Dlatego, że łatwiej jest podejmować prewencję, przeciwdziałanie, niż gasić pożary. To jest dokładnie założenie, w którym co prawda możecie ponieść, czy też uzyskać jakieś korzyści, zyski z tego, że będziecie działać w świecie duchowym, ale jest o wiele większa szansa na to, że natraficie na jakieś zagrożenie, które niestety doprowadzi do waszej potencjalnej śmierci lub, nie daj Boże, doprowadzi do sytuacji, która będzie jeszcze gorsza, czyli zaczniecie oddziaływać na swoje otoczenie i na inne istoty krzywdząco. I tutaj mamy do czynienia z przypadkiem, kiedy możecie na przykład stracić kontrolę nad sobą, a dokładnie nad swoim ciałem fizycznym. Te wszystkie zagrożenia są na tyle poważne, że wykluczają niejako korzyści, przewyższają szale korzyści możliwych wynikających z uzyskania, otwierania się na świat duchowy i dlatego warto go ograniczyć. A dokładnie ograniczyć go tylko i wyłącznie do warunków bezpiecznych, w których w ramach stricte określonych zasad rytuałów będziemy wchodzić i otwierać się na oddziaływanie obiektów objętych tabu w sytuacji, która jest kontrolowana i bezpieczna, zarazem dbająca o nasze duchowe bezpieczeństwo. I w tym momencie zaczynacie rozumieć, dlaczego większość rytuałów ma prowadzącego kapłana, szamana lub inną osobę pełniącą tą funkcję. Do tego dołączone są oczywiście całe systemy zasad, przygotowań, oczyszczenia rytualnego i dopiero właściwego rytuału, który zawsze ma początek, oczyszczenie, właściwy rytuał i zakończenie. Te elementy przygotowawcze, aż do samego rytuału, są zrobione po to, ażeby taki wierny mógł wchodzić rzeczywiście w interakcję ze światem duchowym, przeżywać rzeczy, życie duchowe, uczestniczyć w nim, doświadczać rzeczy całego życia i całej natury rzeczywistości, ale w warunkach, które będą dla niego bezpieczne. I oczywiście nie jest to podstawowa funkcja religii, natomiast wiele religii, poza tym, że wykształciło sobie specjalistyczne jednostki do zwalczania zagrożeń o charakterze quasi-materialnym, czyli po prostu szczególne przypadki kapłanów i szamanów, specjalistów w dziedzinie zwalczenia z tym, co jest dla nas niewidoczne, to oczywiście wiele z nich opracowało również konkretne reguły funkcjonowania, czy postawiło sobie za cel główny dbanie i oddzielanie, stanie na granicy pomiędzy zagrożeniami a wiernym. I to w wyniku tego niestety wiele kultów, w tym m.in. chrześcijaństwo, zaniedbało podstawową edukację i przekazywanie wiedzy, jak również ważniejszych modeli, elementów, które mogą was ciekawić, a które niekoniecznie są wam potrzebne do tego, żeby szczęśliwie przeżyć życie i nawet uwolnić się z tego tutaj cudzysłowego łezpa dołu. Niemniej przyjęto, że chęć ochrony swoich wiernych, tych, którzy zaufali w tą konkretną, wskazaną przez konkretne osoby, czy dokładniej przez konkretnego przewodnika, którym w tym wypadku, w wypadku chrześcijaństwa jest Jezus, ścieżkę, to po prostu uznano, że lepiej chronić przed zagrożeniami i podejmować prewencję aktywną, niż później walczyć z konsekwencjami. Co oczywiście współcześnie doprowadziło do gigantycznego kryzysu Kościoła, szczególnie, że jak już wspomniałem, organizacje przechodzą
rozliczne przemiany negatywne, czyli zawsze ulegają wypaczeniu, zwłaszcza jeśli źli ludzie są oddelegowywani do tych organizacji. I w większości wypadków organizacje mocno schierarchizowane wewnątrz poszczególnych kultów, i nie tylko religijnych, ale generalnie wewnątrz zorganizowanych społeczności, w których tworzy się pewna hierarchia pomiędzy członkami tych społeczności, zwykle dochodzi do ich wypaczenia i momentu, w którym stają się one szkodliwe dla osób wokół. No i w tym momencie, w tym kontekście dochodzimy oczywiście do prostego wniosku. To, że jesteście tak bardzo często negatywnie nastawieni do poszczególnych religii, do religii ogółem, czy chociażby do chrześcijaństwa, wynika między innymi z faktu tego, że ktoś bardzo nieudolnie podejmował pewne decyzje i być może, podkreślam być może, dlatego że nie można tego powiedzieć o wszystkich odłamach każdej religii, natomiast często postawiono, jak to się mówi, no i nie chcę tutaj przekręcić przysłowia, więc go nie przytoczę, natomiast postawiono większą wartość na chronienie grupy, przed chronienie dziecka przed tym, żeby się skaleczyło, niż na nauczeniu go, jak żyć i sobie radzić z życiem. W konsekwencji czego stopniowo zaczęto przekazywać coraz mniej wiedzy o religii, coraz bardziej zawężać ten główny komunikat, główne zasoby wiedzy zawarte w konkretnych kultach religijnych, a coraz bardziej zwiększać zakres tego, czego nie wolno, bo jest niebezpieczne dla twojego dobra. To powoduje oczywiście naturalny sprzeciw i chęć oporu i stąd tak dużo osób odczuwa silną potrzebę generalnie walki, starcia czy zwalczania zakazów, bo nikt mi nie będzie zakazywał rzeczy. Ja wiem lepiej. Rzeczywiście dla niektórych to jest lepiej, dla innych nie zawsze. I teraz, nie jest tak, że dzisiejszym celem dzisiejszej audycji było wam przedstawienie uzasadnienia, czy jakiegoś takiego usprawiedliwienia dla chociażby kościoła chrześcijańskiego, tego, że tak kiepsko przekazuje dogmaty, a zamiast tego skupia się na ograniczaniu rzeczy, które wolno czy nie wolno robić. Niemniej, celem moim było stricte na razie was wprowadzić w zagadnienie i przedstawić wam niejako samą koncepcję czy temat tego, że z perspektywy duchowości świat, który was otacza, w rozumieniu cały świat, a nie tylko materialny świat, może być dla was wysoce niebezpieczny. I to, że teoria ciemnego lasu teraz tak świętuje tak wielkie triumfy, czy wielkie zainteresowanie i zdaje się nam wszystkim jasna i logiczna, wynika z faktu, że jest jedną z najbardziej ugruntowanych antropologicznie teorii. My po prostu znamy ją z praktyki czasów łowieckich. No i z tego względu dochodzimy do bardzo prostego wniosku. Teoria mrocznego lasu, ciemnego lasu, jest to koncepcja, w której podejmowanie działań duchowych w sposób nieprzemyślany, czy też bez odpowiedniej wiedzy, jest dla was po prostu niebezpieczna. I to założenie ma wam po prostu między innymi uświadomić, że czasami pragnienie czy poszukiwanie i podejmowanie niektórych działań o charakterze duchowym po to, żeby zdobyć jakieś umiejętności, może być dla was po prostu niebezpieczne. I w tym kontekście oczywiście dochodzimy do tak jakby ostatniego wątku, czy też no zasadniczo tematu na drugą audycję, którą zaraz uruchomię. Mianowicie dochodzimy do kwestii tego, jak wiele różnych praktyk, rytuałów, metod, sztuk podejmujemy się współcześnie, przekonani, że przyniesie nam to pozytywny skutek w postaci zdobycia nowych umiejętności czy potwierdzenia, zweryfikowania, że jest coś więcej. Przez co decydujemy się na wchodzenie w coraz to różne interakcje, działania i praktyki, często kompletnie niezweryfikowane, kompletnie
mające bardzo wątpliwe pochodzenie, bo czasami pochodzące tylko i wyłącznie od jednej osoby, czyli wymyślone przez jedną osobę, mogą być dla was niezwykle niebezpieczne, pomimo że nie są niebezpieczne dla tej danej osoby. Mówiąc wprost, to, że ktoś podejmując jakieś metody, jakieś działania, jakieś praktyki, sam nie odniósł szkody i do tej pory mu się udawało, było wszystko w porządku i dla niego, czy z jego lub jej perspektywy, podejmowana praktyka w taki, a nie inny sposób jest absolutnie bezpieczna i na pewno dla was zdrowa i musicie to zrobić, bo na pewno będzie dobrze, nie znaczy, że będzie tak za każdym razem. Nie znaczy, że będzie tak dla każdego. Tutaj klasycznym przykładem jest wątek, o który pojawiał się tu na kanale wielokrotnie, o który wy wielokrotnie pytaliście i o który ja się troszeczkę denerwowałem i trochę was uspokajałem i mówiłem, żebyście nie przesadzali, czy aż się tak nie nakręcali. To chociażby było kwestia zastosowania grzybów, gdzie wiele osób nagle się zachłysnęło powtarzanym w koło do wręcz chaotycznie i bez żadnego ugruntowania informacjami o tym, że Amanita muscaria jest dobra dla wszystkich i na wszystko. Dla osób, które zajmują się szamanizmem, czy dla osób, które interesują się w ogóle zagadnieniami związanymi z ziołolecznictwem, z praktykami szeroko pojętymi związanymi z szamanizmem, z leczeniem duchowym, czy chociażby z po prostu tradycjami kulturowymi i tradycjami naszych przodków, przekonanie i informacja o tym, że każdy może swobodnie sobie korzystać i to jest dla każdego dobre, to jest pewnego rodzaju dzwonek ostrzegawczy. Informacja, że mamy do czynienia z kimś, kto jest nieodpowiedzialny i niepoważny. W jakim kontekście? Chodzi o to, że nie ma jednego uniwersalnego narzędzia o charakterze duchowym dla każdej osoby, to po pierwsze. Po drugie, nie ma czegoś, co jest idealne w tej samej formie dla każdego. Dla jednego dana rzecz może być bezpieczna i wspaniała i konieczna do życia, dla innego ta sama proporcja, te same propozycje mogą być szkodliwe i krzywdzące. I teraz chodzi, to jest dokładnie tak jak z lekarstwami. Lekarstwa są truciznami. I każdą truciznę trzeba odpowiednio dobrać, żeby mogła być lecznicza. O tym wiedzą aptekarze od zarania dziejów. Że te same zioła, które potrafią być w odpowiedniej ilości lecznicze, w innych ilościach są trujące i odwrotnie. I z tego względu między innymi tak głośno protestowałem, kiedy pojawiały się na czacie komentarze o tym, że o, tutaj to jest świetne i wszyscy powinniśmy to robić. To nie jest prawda. Dlatego, że po to przygotowuje się rytuały i tabu dla niektórych praktyk, że wiemy, że dla części osób mogą być one niebezpieczne. Tradycja poświęciła wystarczająco dużo czasu, ażeby zbudować pewne ramy bezpiecznego używania rzeczy, które są, mają działanie rytualne i duchowe i pomogą nam dostrzec niektóre rzeczy, ale najpierw trzeba zakwalifikować, czy danej osobie to pomoże, czy ją to skrzywdzi. Dotyczy to zarówno substancji, jak i oczywiście dotyczy to przede wszystkim rytuałów o charakterze fizycznym i duchowym. Czyli niektóre działania o charakterze rytualnym, które możecie podejmować, też mogą być dla was szkodliwe. I stąd też paradoks polega na tym, że wiele osób nie dostrzega problemu w zrobieniu czy podjęciu się jakiegoś rytuału, kompletnie nie wiedząc skąd on pochodzi, jakie ma korzenie, kto go wymyślił, dlaczego on tak działa, do jakich tradycji się odnosi, w jakich warunkach te tradycje się rozwijały, czemu to bóstwo jest takie ważne w tej konkretnej tradycji, czemu przykładowo mam się odnosić do poszczególnych świętych zwierząt nie występujących w moim kręgu kulturowym, dlaczego mam przyzywać czy inwokować dane imię. Dla niektórych to jest absolutnie nie jest żadnym problemem i robią to bezmyślnie, bez żadnego przygotowania, licząc na to, że uzyskają coś. Oni jeszcze nie wiedzą co. Być może to będzie, objawi mi się to, czego nie wiedziałem, to coś, czego mi brakuje, to coś, co będzie przełomowe i zmieni moje życie.
Natomiast paradoks, o którym ja tu mówię, podobny do paradoksu Fermiego, jest taki, że bezproblemowo przyjmujemy, że pewne rytuały i pewne działania były na pewno dla nas szkodliwe, bo tak nam powiedział ten sam nauczyciel w internecie, czy inny nauczyciel w internecie, lub w książkach, że to na pewno było zrobione intencjonalnie na moją szkodę, ale równocześnie nie kwestionujemy innych rytuałów, o których nic nie wiemy. I takim najbardziej klasycznym przykładem, z którym ja się stykam tutaj na kanale, z waszej strony, to jest pytanie o pieczęcie i powtarzanie, że pieczęcie są złe, Kościół pozakładał wam pieczęcie i te pieczęcie są zrobione po to, żeby wam zrobić krzywdę i tak dalej, i tak dalej. Nieraz już tłumaczyłem na audycjach, że pieczęcie są zakładane we wszystkich religiach. Każda jedna religia opracowała pieczęcie i mają one zupełnie inne zastosowanie niż się mówi, bo to nie chodzi o to, żeby kogoś otępić, zwłaszcza, że powiem wprost, żadna religia nie zna pieczęci stuprocentowo skutecznej i żadna religia nie zna pieczęci, która jest skuteczna na wieki wieków. Każda pieczęć jest krótkoterminowa lub średnioterminowa i wymaga odnawiania, jeżeli ma utrzymywać swoją właściwość. Niemniej, pieczęcie to jest taki klasyczny przykład czegoś, co uznajecie z góry, z założenia złe i trzeba się tego pozbyć, równocześnie nie przyjmując się kompletnie tym, w ramach jakiego, w jakiej praktyki, jakiego rytuału ktoś wam tą pieczęć usunie. I to jest taki klasyczny przypadek sytuacji nieświadomego dziecka wchodzącego do lasu, w którym macie niezwykle dużo drapieżników, wyprowadzonego zresztą tego dziecka za rękę przez kogoś, kto wydaje się być i tworzy przekonanie o tym, że on się doskonale wie, on się doskonale orientuje i on jest wspaniałym łowcą w tym lesie, a pokaże i udowodni ci, pohukując tak dookoła. Krótko mówiąc, mamy do czynienia z kiepskim, mamy do czynienia z cudzysłowo kiepskim łowcą, który ciągnie za sobą młodego adepta i pokazuje mu, jak nie polować, twierdząc, że to jest idealna metoda na polowanie. I tutaj ładnie Antonio napisał na czacie, że jeśli się niektóre rzeczy stosuje w niewłaściwy sposób, to wezmą i pokarają. Dokładnie tak działa teoria ciemnego lasu w kontekście metafizyki. Jeżeli się wchodzi nawet z najlepszymi istotami, nawet z najwspanialszym sakrum w interakcji w sposób nieprzygotowany, niewłaściwy, wręcz obrazoburczy, wówczas nawet najwspanialsze sakrum może być dla nas niszczącym, dewastującym doświadczeniem. Mówiąc wprost, bardzo łatwo nam się jest obrazić, kiedy ktoś powie nam coś przykrego. Przykładowo, spojrzymy na swoją żonę i powiemy: kochanie, jak ty dzisiaj wspaniale wyglądasz. W tym momencie twoja żona spojrzy na ciebie i powie: jak to, kurde, dzisiaj? A wczoraj to co? A przedwczoraj? To ja nie wyglądam codziennie dobrze? I każdy mężuś już wie, że jest przeklapane. I to jest analogiczna sytuacja, w której możesz wejść do najwspanialszego miejsca i zbliżyć się do najwspanialszej istoty i zrobić i powiedzieć coś, co zdaje ci się, że jest w sumie w porządku i wywołać dokładnie reakcję wkurzonej żony. I właśnie tą wiedzę i instrukcję, jak sobie radzić z niektórymi zagadnieniami, czy z jak postępować, czy jakie są odpowiednie metody zbliżania się do obiektów czy miejsc tabu, przekazywały nam rytuały. Rytuał to jest rozbudowany opis z informacjami, jak przeprowadzić ryt. Ryt to jest kontakt z fenomenem. Jest to konkretnie opracowany zestaw metod oddziaływania i podejmowania bezpiecznej, właściwej interakcji z danym fenomenem. Natomiast rytuał to już jest cała rozbudowana konstrukcja razem z przypisami i opisami tłumaczącymi nam, w jaki sposób dany ryt przeprowadzić, żeby było bezpiecznie i dlaczego wtedy jest bezpiecznie, a w innych wariantach nie jest. Oczywiście rytuały mogą funkcjonować niezależnie poza kontekstem religijnym. Nie zmienia to faktu, że właśnie to jest jedna z tych wielkich wiedzy, które są zachowane w religiach, które odrzucamy, twierdząc i przyjmując, że religie to bzdura.
O tym opowiadałem wam na audycji, czy religie są złe i czy są w całości złe, czy może są jakieś fragmenty, które są w nich dobre. Do tego też was odsyłam. Audycja jest tutaj na kanale, dwie części są poświęcone. To, co chcę wam dzisiaj w największym stopniu wskazać i niejako zarysować, to to, że w niektórych kompleksach rytualnych, w niektórych kompleksach religijnych, podkreślam, religijne tak jakby wyżej, powyżej tego rytualnego, czyli krótko mówiąc, w kompleksach, gdzie jest już większy kompleks wiedzy niż tylko i wyłącznie przy samych pojedynczych rytuałach, gdzie tych rytuałów jest wiele, niektóre z nich zostały opracowane z ideą przyświecającą właśnie koncepcji czarnego lasu, czyli tego, że wokół nas jest wiele zagrożeń i trzeba przed tymi zagrożeniami się chronić, a jedną z najlepszych metod jest, i tutaj w zależności od religii, pierwszy wariant. Nie wypuszczać każdego na to, ażeby stał się potencjalnym łowcą, bo może być ofiarą, a w wariancie drugim oczywiście przygotowanie i wskazanie, że o ile nie każdy może być łowcą, to każdego można nauczyć, jak poruszać się po świecie duchowym w sposób bezpieczny, podejmować działania, które są bezpieczne i nie narażają nas na negatywne konsekwencje, negatywne oddziaływanie istot czy sił obecnych w świecie duchowym. I wtedy, kiedy się nauczy tych metod, taki praktykujący będzie mógł bezpiecznie sam poznawać resztę rzeczywistości. I to oczywiście są dwie gałęzie, w które religie poszły. Zazwyczaj zdarzało się tak, że nawet w obrębie jednej religii rozgałęziały się szkoły. No i stąd mamy różne odłamy i niejako to się nazywa, to jest o tyle ciekawe, że w buddyzmie to się nazywa sektami, czyli gałęziami. Natomiast w naszym otoczeniu europejskim sekta kojarzy się zwykle dość pejoratywnie. Ja tutaj natomiast odnoszę się stricte, dlatego powstało wiele rozgałęzień poszczególnych kultów religijnych. I teraz chcę, żebyście wiedzieli, że to, co dzisiaj omawiamy, to jest zasadniczo dopiero wprowadzenie do tematu. Drugim etapem, drugim tematem, oddzielnym zasadniczo tematem, jest rola szczególnych przypadków kapłanów, którzy mają charakter specjalistów w walce z zagrożeniami o charakterze duchowym. Czyli w tym wypadku mamy do czynienia chociażby z klasycznymi przypadkami egzorcystów. Pojęcie egzorcysta kojarzy nam się głównie z kościołem chrześcijańskim, natomiast nie jest to prawda, dlatego że egzorcystów, specjalistów od oddzielania czy też od zwalczania istot, mamy na gruncie większości religii. Chociaż przybierają oni różne formy, różne imiona. To jest o tyle fascynujące i ciekawe zjawisko, że czasami w wyniku tego, że tak bardzo utarło się przekonanie, że egzorcysta to musi być ksiądz, który walczy z diabłami, że często w wyniku tego badacze podejmujący się analizy innych religii mylą wyspecjalizowanych kapłanów z konkretnego kultu religijnego i uznają ich po prostu za odpowiednik egzorcysty na gruncie innej religii. Często przez to pomijając na przykład całe niezależne kulty religijne. Z innego względu zdarza się, że przeocza się fakt, że niektóre religie na przykład nie opracowały metod zwalczania czy zabezpieczania, radzenia sobie z negatywnymi efektami. Zdarza się, że poszczególne religie mają metody tylko i wyłącznie negocjacyjne, czyli komunikacji, współpracy i porozumienia. Czyli z niektórymi istotami się negocjuje, zamiast je zwalczać. I to też jest bardzo charakterystyczne, że koncepcja ciemnego lasu oraz zagrożenia występuje w religiach no, praktycznie od zarania dziejów. Od samiotkiego początku, już wiem, miałem mówić o egzorcyzmach, miałem mówić o tym, dlaczego egzorcyści odmawiają, dlaczego egzorcyści sugerują, ażeby nie robić niektórych rzeczy.
to już pewnie część z was by wnioskowała, że chodzi stricte o to, że w momencie, kiedy podejmuje się niektóre działania, takie jak rytuały przywołań, inwokacje, powtarzanie niektórych słów, wówczas można skutecznie, dosłownie, no, zamanifestować rzeczy ze świata quasi-materialnego. I to jest o tyle trudne, że większość z nas jest teraz nauczona, że te rzeczy nie działają. I dlatego osoby zorientowane wiedzą, że nie ma większej głupoty niż na przykład wykonywanie czegoś, co zostało już zrytualizowane, jak na przykład przywoływania krwawej Mary chociażby i wypowiadanie jakichś sentencji w konkretnych, określonych warunkach, zgodnie z konkretnymi regułami o konkretnej godzinie, żeby się zabawić i sprawdzić, czy przypadkiem przyjdzie coś potwornego. Tu was od razu uprzedzę. Każdy, kto choć trochę zajmował się duchowością i zorientował się, jak wygląda szerzej świat duchowy, zarówno po tej bardziej pozytywnej, jak i po tej negatywnej stronie, wie, że nie ma nic głupszego niż zabawy, które powodują, że otwieracie się na oddziaływanie istot z zewnątrz. To jest bardzo charakterystyczne i bardzo ważne, że czasami wystarczy zasygnalizować, że jest się chętnym do współpracy czy do kontaktu, ażeby już sprowadzić na siebie niebezpieczeństwo, bo istoty, które pozornie się pojawią i będą chciały nas z nami wejść w interakcję, mogą początkowo pozornie przekazywać nam wiedzę, pomagać nam, integrować się z nami w sposób na poziomie pozytywnym, równocześnie nie informując nas, co chcą w zamian, ewentualnie jaki mają w tym interes, jaka jest przyczyna tej współpracy. I to jest drugie zagadnienie, takie, które chciałem wskazać w ramach teorii ciemnego lasu. W przypadku chociażby niektórych gestów dłoni, których się naucza nas, czy też zachęca się do robienia ich, nieświadomie wykonujemy gesty, które naśladują czy aktywują mudry. Mudry są to święte symbole, przez które przepływa energia, którymi kanalizuje się czy kierunkuje się energię w obrębie własnego ciała i w swoim otoczeniu, a które mogą, mają konkretne zastosowanie i konkretne zarówno efekty aktywizujące, jak i dezaktywizujące, które mogą spowodować na to, że nieświadome wykonywanie gestów może zaowocować przekazywaniem przez nas sporej części swojej energii witalnej, a wbrew naszej woli, naszym intencjom, innym istotom. Podobnie może obciążyć nasz organizm. Może też ograniczyć dostęp pozytywnej energii do naszego organizmu, zamykając kanały komunikacji ze światem i od odbierania energii ze świata. Krótko mówiąc, wiele z praktyk, które egzorcyści nazywają i mówią, że są niebezpieczne, bo są złe, bo otwierają cię na działanie, są to rytuały i praktyki, które rzeczywiście mają znaną im skuteczność, która niestety ma wysokie prawdopodobieństwo, albo raczej spore ryzyko, działania negatywnego. Nawet jeżeli mamy do czynienia z kimś, kto wchodzi w interakcję o charakterze pozytywnym, na przykład w trakcie medytacji próbuje spotkać nauczyciela, który będzie go uczył i medytuje w sposób ukierunkowany, poszukując nauczyciela, duchowego nauczyciela, na przykład świetlistego nauczyciela. Dla osoby, która pełni funkcję egzorcysty w niektórych religiach, mówię tutaj oczywiście nie tylko w chrześcijaństwie, ale takie otwarcie się jest niejako wyrażeniem zaproszenia, czyli wysłaniem sygnału w kosmos, że halo, tutaj jestem i chciałbym, żeby coś do mnie przyszło. Bez wyrażenia komunikacji i informacji, na jakich zasadach, bez świadomości, że to, co przyjdzie, nie musi być dla nas przydatne. I to jest ważną sprawą, że są różne sztuki medytacyjne, w szczególności osobiście odradzam medytacje prowadzone, tak zwane leading meditation, to szczególnie odradzam, dlatego że wiele z nich tak naprawdę nie jest medytacjami, a procesami wprowadzającymi w transy, a one mają zupełnie inne działanie. Niemniej,
Chodzi o to, że z perspektywy części religii, które nie praktykują lub praktykują pod innymi nazwami te same rytuały, znajomość ich egzorcystów wie o tym, że dane praktyki są skuteczne i otwierają na działanie świata zewnętrznego, quasi materialnego. Innym przypadkiem takiego oddziaływania są oczywiście oddziaływania kontraktowe, czyli zawieranie kontraktów, nawet tych takich, które się zdają nieszkodliwe. Najważniejszą zasadą przy wszelkiego rodzaju kontraktach jest ustalenie, po pierwsze, z jaką istotą mamy do czynienia, a jako, że to jest zwykle trudniejsze, to ustalenie konkretnych zasad tej współpracy. I jeżeli nawet ustalamy te zasady tej współpracy, to przede wszystkim trzeba ustalić, w jaki sposób będziemy niejako dziękować czy odwdzięczać się za udzielaną nam pomoc. To jest chyba najważniejszy z warunków przy współpracy. Dlatego, że jeżeli nie wiemy, czego od nas chce druga strona w zamian za pomoc, wówczas możemy zadać sobie pytanie, z jakim rodzajem wolontariusza mamy do czynienia. Dlatego, że owszem, często promuje się przekonanie o tym, że istnieją w świecie i w przestrzeni istoty, które są wolontariuszami, dzielą się bezapelacyjnie i tak dalej, co jest i są nauczycielami świetlistymi, dobrymi, nie tylko, i rozdającymi jeszcze do tego ciasteczka i pomponiki do każdego spotkania. Oczywiście, i to jest tajemnica Polichinela, o której niektórzy z wielkim zachwytem i wielkim szokiem mówią, również dobry i świetlisty nauczyciel oczekuje od was pewnego rodzaju współpracy, w której niejako dziękczynienie mu dokonujecie na konkretnych warunkach. Czasami jest to przekazanie energii, zresztą wymiana energetyczna następuje zawsze. To sobie nie dajcie mówić, że nie. Wymiana energetyczna zawsze. Natomiast drugą kwestią jest to, że czasami taką zapłatą może być przekazywanie wiedzy innym. Jeszcze w innym wypadku może być, zamiast przekazywania wiedzy innym, może być działanie na korzyść innych osób. Tutaj mówię o tej świetlistej stronie. Czasami uzyskanie czy zobowiązanie do służby w jakiejś konkretnej dziedzinie, czyli na przykład leczenie innych istot lub dla odmiany oczyszczanie świętych miejsc, dbanie o te święte miejsca. Krótko mówiąc, talenty i umiejętności, które nie tyle w sobie przebudziliśmy, co otrzymaliśmy od kogoś, zazwyczaj są otrzymywane na zasadzie równowagi. Czytaj, coś, co zyskaliśmy więcej nad nasze umiejętności, zazwyczaj wiąże się z przekazaniem czegoś w zamian. Co ważne, ja nie twierdzę, że to jest zawsze negatywne i nie do tego zmierzam. Natomiast chcę, żebyście wiedzieli, że ta teoria ciemnego lasu, która stała się przyczynkiem do naszego dzisiejszego spotkania, jest to założenie, zgodnie z którym musicie wiedzieć, że świat duchowy wcale nie jest taki tylko i wyłącznie kolorowy, świecący i pastelowy, jakby się mogło wydawać. Dosłownie mówiąc, mamy bardzo wiele nauczycieli, w szczególności spora część osób zajmujących się lightworkingiem, które wywodzą się z kręgów, nawet w nieświadomy sposób, związanych z New Age'em, z tradycjami New Age'owymi, które, żeby było zabawniej, nie wszystkie założenia są złe. To znaczy, nie każdy New Age jest zły, tak kompletnie, natomiast wszystkie one wiążą się z tradycjami synkretycznymi, bardzo często kiepsko wyjaśnionymi. Natomiast każda doświadczona osoba, czy zorientowana osoba, która sięgnęła do jakiejś tak głębszej wiedzy, nawet opierając się o jedną zasadę, wie o zagrożeniach. I tak przykładem. Bardzo dużo osób uczy się ćwiczyć OOB, a mało kto uczył się o zagrożeniach związanych z OOB. Bardzo dużo osób wie, że OOB uczył Monroe i obiecywał wspaniałe rzeczy i wspaniałe podróże. Natomiast mało kto wie o tym, że Monroe opisywał również bardzo liczne zagrożenia i to, że w świecie duchowym, geografii hermetyki, czyli planów, po których podróżował, jest mnóstwo zagrożeń, które i istot, które dosłownie jak łowcy żerują jedne na drugich. I tutaj do tego zmierzam i to chcę wam przekazać, żebyście wiedzieli, że nawet najwięksi i najbardziej utarci i ugruntowani wręcz na gruncie uzyskiwania nowych umiejętności specjaliści, tacy jak właśnie
Silva, o którym wam przedstawiłem, jakie były korzenie Silvy w ramach projektu Rainbow, czy choćby właśnie Monroe, to są osoby, które czasami mówiły bardzo wyraźnie o zagrożeniach. Jedne miały mniej jasne, a inne bardziej pozytywne nastawienie, czy też intencje. Niemniej chciałbym, żebyście zdawali sobie sprawę, że teoria Czarnego Lasu to jest teoria, która informuje was, że świat duchowy może być niebezpieczny. Niebezpieczny w tym rozumieniu, że o ile bez rozwiniętej duchowości ciężko mówić o prawdziwym, pełnym doświadczeniu pewnych elementów przeżycia naszego życia i tego świata tutaj dostępnego, o tyle z drugiej strony pewne działania mogą wiązać się z ryzykiem i zagrożeniem. I tak zazdrość tego, że ktoś coś widzi, śni czy doświadcza, jest jedną z tych takich cech, których powinniście się w szczególności wyzbyć, dlatego że pamiętajcie o tym, że gdy ktoś uzyskuje jakąś umiejętność, czy posługuje się jakąś umiejętnością, która zdaje się być taka wspaniała, bo widzi więcej, doświadcza więcej, słyszy więcej, przeżywa więcej, czasami te osoby muszą i w ciszy dźwigają również ciężar tej przykrej i mroczniejszej strony rzeczywistości. I tutaj szczególnym przypadkiem jest to, i to bym do tego chciał was odesłać, żebyście się zastanowili, dlaczego tak wiele wspólnot, które stały się mniej lub bardziej zorganizowane, i dlaczego uniwersalnie we wszystkich jak jeden mąż religiach, praktykach, gdy dochodzi do praktyk duchowych, osoby, które zajmują się aktywnie ćwiczeniami duchowymi, ćwiczeniami rozwoju świata duchowego i wchodzą w interakcje z bytami niematerialnymi w sposób aktywny, proaktywny, czyli niejako zapraszający do tej interakcji, czemu te osoby zawsze opuszczają wspólnoty i odchodzą na jej margines, stając się pustelnikami, stając się zakonnikami, bo zakonnik to jest szczególny przypadek pustelnika, zakładając sformalizowane właśnie twierdze w postaci zakonów, czy dla odmiany zamiast takiej twierdzy, twierdzę w postaci sangi, czyli zgromadzeń buddyjskich chociażby. Dlatego, że wiele z tych osób, poza oczywiście potrzebami konkretnego oddzielenia się od niektórych aspektów życia, jest niebezpieczna i dla siebie, i dla otoczenia w tym aspekcie, że niektóre podejmowane przez nich działania mogą być ryzykowne dla nich samych oraz dla innych. I teraz zadajcie sobie pytanie, i to jest bardzo dobre pytanie, nad którym warto się pochylić na dobranoc. Dlaczego w zakonie na prywatne medytacje, na prywatne praktyki są przygotowane indywidualne cele i dlaczego pokój, w którym ktoś indywidualnie podejmuje się działań duchowych, rozwoju duchowego, nazywa się cela? Czemu można go zamknąć od zewnątrz i nie otworzyć? To jest doskonałe pytanie, z którym was zostawiam na sam koniec, żebyście mieli taką malutką zagwozdkę na dobranoc. A do tematu szerzej wrócimy przy kolejnym spotkaniu. Dziękuję wam serdecznie za dzisiejszą uwagę. Przepraszam was za to, że w jakoś środku się wybiłem i pogubiłem z tym, co chciałem przekazać. Postaram się po pierwsze zrobić troszeczkę wycinków, a po drugie pociągnąć temat dalej przy kolejnym spotkaniu. Tak to już z Beną bywa, że zaczynasz z Beną, potem jeden klocek i nagle cała układanka się posypała. Natomiast serdecznie was jeszcze zapraszam do tego, żebyście ci, którzy mieliby ochotę, a jeszcze nie zdążyli się zgłosić, nie podjęli się zgłoszenia, żeby się odezwali do mnie jak najszybciej za pośrednictwem maila, którego raz jeszcze przypominam, że możecie znaleźć go w zakładce na kanale. Jak otworzycie sobie kanał Monomitu, macie tam zakładkę społeczność i tam jest podany mój mail. A dla tych, którzy nie wiedzą, to mail to jest mep@skype.gmail.com. I na takiego maila trzeba wysłać zgłoszenie, jeżeli chciałby się wziąć udział.
Chciałbym wam zorganizować spotkanie ze sobą 27 kwietnia. Zostało już tylko 1,5 tygodnia. Więc jeżeli ktoś by był zdecydowany, to spotkanie odbywałoby się w Łodzi w sobotę między godziną 10.30 a 17.00, a później takie małe afterparty, spacer i wspólna obiadokolacja z dalszymi rozmowami. Czekam na wasze zgłoszenia i osoby, które już się zgłosiły, wypatrujcie na skrzynce, na skrzynkach czy na komunikatorach, na których pisaliście, znajdziecie odpowiedzi. Spotkanie jest przewidziane dla ograniczonej grupy osób, więc jeżeli ktoś by się zdecydował, to zapraszam. Jeśli nie, no to, wiecie, to nie musicie nawet znać, możecie napisać w komentarzach. Na najbliższym spotkaniu jednym z głównych wątków przewodnich ma być, pomijając wasze oczywiście osobiste pytania, myślałem o tym, żeby poruszyć parę tematów związanych z znowu. Niektórzy powiedzą znowu, a ja powiem, że pierwszy raz w Polsce z czarną mazią. No i w pewnym stopniu też góry są. No i co? Tyle wam pozostawiam na dzisiaj. Dziękuję wam serdecznie. Miłego wieczoru wam życzę. Dobranoc. Słyszymy się niedługo. Demon się też z wami serdecznie pożegnał. Dziękuję za uwagę.